Kurczę, ale ze mnie jest straszny chujek. Ja sam siebie okłamuję, bo powiedziałem, że już skończę nagrywanie, bo głos mi siada. Ale mówię, no kurczę, no kolejny poziom, jeszcze sobie zagram, no jeszcze coś tam, no i tak jeszcze coś tam i ja cały czas to nagrywam. W ogóle wam nie pokazywałem tych pięknych tutaj dodatków, czy tam minigierek, czy tutaj widzicie, macie tutaj przejść grę, żeby zdobyć coś tam, o, zbierz wszystkie części artefaktu, odkryj wszystkie inne dodatki. Tutaj sporo rzeczy jest. Ukończ grę na poziomie hardcore. Jestem hardcore. Jestem kaskaderem, dupa. W Hollywoodzie. Także Mroczna Dolina 5, witam z powrotem. O, życie darmowe na start, podoba mi się to. O, mogłem się tego spodziewać. Powinienem wiedzieć lepiej. Jak zwykle, dałem się zaangażować w głupi konflikt z głupim psem. Co, ja się niby boję? Jego psa się będę kurna bał. Skocz tam, Zenek, proszę cię, nie rób siary, Zenek, nie bądź jak bochenek. Twój łeb jest kurwa, twoja głowa jest jak kapusta pusta. Dead! Magowie mają bardzo niesprawiedliwe ataki. Dajcie Zenkowi tarczę albo, nie wiem, miecz, żeby odbijał pociski albo je niszczył. Przecież nie będę skakał jak człowiek małpa co 5 lat, żeby strzelić jednym pociskiem jakiegoś cholernego maga, tak? Nie popadajmy w skrajności. Ja rozumiem, że komu nie chce się długo czekać, ale wszystko ma granice, no. Wyjątkiem walka z tymi przeciwnikami. Tu chyba nie ma granic, bo to cały czas będzie ongoing topic. O, ominąłem strzał. O, drugi strzał ominąłem, bo po prostu nie wystrzelił. Magie też mają jakieś szybkie, dziwne spele. Magiczne cwele. Magiczne spele z magicznymi cwelami. Jaki to jest chore combo. Ale zrób double jumpa, Zenek, proszę cię. Ty masz krzywe nogi. No mnie jak tak patrzę, to on ma takie... A kolan nie ma. Ja pierdolę, on nie ma kolan, co jest grane? Gram postacią, która nie ma kolan, no ludzie. Co to ma być? Aha, tu były dwa psy. Nie, czy to był człowiek w psie, znaczy szkielet w psie. Znaczy... Szkielet człowieka w szkielecie psa. Wiecie co? To brzmi jeszcze gorzej, jak to powiedziałem na głos. Jak myślałem nad tym, to... No, tak słabo. Może ta część, że są w sobie, zepsuła mi cały obraz. O Boże, jakie to było obleśne. O Boże, mam voice cracki, to znaczy, że nie powinienem tego nagrywać. Ale będzie śmieszny odcinek z voice crackami. Specjalnie dla was, Jorgaret, który ma popsuty głos. Co się dzieje? Proszę przestać, mój głos się psuje. Nie no, dobra, teraz już sam tak wyolbrzymiam i przesadzam, ale... Ale nie jest dobrze. Z drugiej strony tam można się dostać. Lepiej, żeby się dało, bo nie zamierzam kombinować. Na pewno się da. Dobra, pełne HP. 9 żyć w zapasie. Tak się zastanawiałem, po co tam to miejsce było tak ciekawie wybrzuszone. Czy tam coś rzeczywiście jest ukryte? Okej, to mamy tutaj tę naszą część artefaktu. I teraz pozostała ta ostatnia część, jak dobrze już pamiętam, to ta ostatnia część znajdowała się w tym zamku, czy jak to tam się nazywa, w tym ostatnim pomieszczeniu, tam gdzie jest ten finałowy boss i w ogóle, bo zawsze musi być finałowy boss w grze komputerowej. Z wyjątkiem jednej gry, w której finałowym bossem było dokładnie nic kompletnie, boss nie istniał i ludzie się bardzo wkurzali. Pewnie już wiecie, o jakiej serii mówię, ja wam nie będę mówił dokładnie, ale ludzie, którzy usłyszą, że główny boss nie był bossem, ale nawet nie był sekwencją Q&A'ów. Tak. Ludzie się rozczarowali, że chcieli walkę z bossem, a tu nie ma boss fighta. Zrobiliśmy cię graczów chuja, nie będzie więcej gry. Ura. Zapiszmy, to będzie Mroczna Dolina 6 jeszcze? Tak, to będzie 6. Kurczę, ta gierka w sumie nawet przeszło godzinę mi zajmie. Seryjka. Holce jakieś w ogóle. Holce tu holce, ja nie wiem co się dzieje. Tu jeszcze kolejne kolce. No ludzie, szkielety, wszystko na swojej granicy. Dostaje łupnia. 5. 6. I dostał łupnia. Hech. Ej, no przed chwilą przecież słyszałem... A nie, to pewnie to gówno tu spadnie. Dobra, teraz jak już oberwamy, co ja się będę przejmował. Czyli to i tak mi nie zależy na tym życiu, hehe. Ja równie dobrze mogę umrzeć. Po co żyjemy? Życie to tylko cierpienie. Lepiej było umrzeć. A jak umarłem, stałem się zombie. Jak
jaki był cel mojego życia? Pewnie odzyskanie żony Krysi. W ogóle założę się, że żaden mężczyzna nie byłby na tyle głupi, żeby w taką wyprawę po prostu wybrać się z niczym. Jednym spelem elektrokula. Dobra, głupota, że w ogóle tu podszedłem. Dobra, pan pirat, cześć. Siema, Witek! O, cześć, Zenku, widzę, że dalej poszukujesz żony. Tak, i dalej nic. A ty znalazłeś już skarb? Tak, a klucz, którego tyle czasu szukałem, wcale nie był potrzebny. Drzwi były otwarte. Okazało się, że skarbiec znajduje się w wielkim grobowcu. Z dziwnych malowideł na ścianach dowiedziałem się, że to tylko część wielkiej sieci skarbców porozrzucanych po całym świecie. Marco Pałko pewnie był przerażony takim bogactwem, zamknął je na klucz. A kogo były te skarby? Trudno powiedzieć. Ze starych ksiąg wyczytałem, że te bogactwa należały do wielkiego rodu Botwinów. Ale czy to prawda, nie wiem. Co? Przecież ja pochodzę z rodu Botwinów. Może to po prostu zbierzeć nazwisk. Rodzina Botwinów mieszkała w zamczysko położonym, czyli zamek jednak miał rację, położonym niedaleko stąd na wielkiej górze Rudur. Mój brat mieszka w jakimś zamku, ma dużo pieniędzy i w ogóle to nie może być zbieg okoliczności. Ludzie widzieli, jak podążał w stronę zamku. To on porwał Krysię, zakochał, zawsze się w niej kochał. Idź przez skarbiec, jest to wiele bliżej. Do zobaczenia. Dobrze, a więc idę, Witoldzie. Witek to spoko, ziomek. I wiecie co, ja nie pójdę przez skarbiec. Chuj wam wszystkim w dupę. Nie będziecie mi mówić, jak mam grać. Lel, tutaj cały czas jest ścieżka. Coś mi tu nie gra. Czemu to wszystko jest tak ładnie przemyślane? Serio, czemu to wszystko jest tak ładnie przemyślane? Wiecie co, ja chyba jednak pójdę przez ten skarbiec do jasnej. Chociaż nie, nie, pierdolę to. Przecież jak mówi mi, że mam iść przez skarbiec, to znaczy, że nie mam iść przez skarbiec, tak? Chociaż tam będzie najszybciej, to pewnie jakieś ciekawostki tutaj jeszcze muszą być po prawej. Na przykład demony z boilerami na plecach. Zobacz się, że tutaj coś bok z del ukrył. Nie gadajcie, że to koniec. Nie, no to kurczę, to ja się chyba zabiję. Serio, poszedłem całą drogę tylko po to, żeby się okazało, że tu jest koniec poziomu. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Czuję się oszukany, naprawdę, co to miało w ogóle być? Gościu mówi mi o tym, żeby iść do skarbca. Skarbiec ma być rzekomo miejscem, które ma najszybciej prowadzić do tego mojego wylotu, tak? W ogóle to miejsce jest nawet niezasiedlone już tu przez szkielety, więc... Nie wiem, zeskoczę sobie tędy, kurwa. O, znalazłem tajne wejście, brawo, to się kurna cofam, idę do tyłu. Co, Burek, mam wyjebane, zabij mnie. Prawda, już się nie będę z tym pieprzył, jak zginę, to zginę. Ej, przecież dam radę tam doskoczyć, nie? Dam radę, na spokojnie. Dotknąłem kolca wbitego w ziemi i umarłem. O, cześć, Witoldzie Gombrowicz. Miło było cię widzieć. W ogóle jak tutaj zajdę, to pewnie dam radę wskoczyć jeszcze, nie? No to pozbędę tego nabójcę. Frajera cholernego. Ej, ile? 5? 6? 7? 8? 8, okej. No i to jeszcze nie był ten początek, który ja myślę, że to jest początek. Mój kawałek drogi przyszedł, więc nie ma co się dziwić, nie? No dobra, no okej. A i to pewnie już jest ten prawdziwy ma. O, czemu on może strzelać seryjkami? To jest nie fair. Radzia mówił, że tak się nie da. Leciulówka. Ty się oszukamy. Dobra, Dziadzia Lewi może jednak mnie nie do końca nie oszukiwał. Dobra, czyli zrobimy sobie na pewno tutaj save point i idziemy górą do mojego sekretnego wejścia, które jednak było na coś przemyślane, na coś było potrzebne. Okazuje się, że nie mogę doskoczyć, mam za krótkie nogi, a dzięki temu, że mam parkura, to mogę. Tak, czyli może jednak wszystko to jest takie zawiłe, że jak zrobisz te side questy, to jednak coś ci dają i rzeczywiście niosą za sobą wartość, hura. Brawo dla mnie. I znowu zahaczyłem o coś w powietrzu z tą drogą, no ale... Hej, czyli to jest jednak takie naprawdę super sekretne. Czyli deweloper gry przewidział coś takiego i to chyba tak konkretnie przewidział, więc... Brawo dla mnie za odkrycie sekretnego sekretu w sekretnych sekretach. Tutaj coś jest, 10 minus coś... Ej, to jest przecież z matematyki, takie grafy kiedyś robiłem w podstawówce. Że 10 minus 7 to 3 i 3 plus 7 to będzie... Ta 7 ma jakieś znaczenie? Mam nadzieję, że nie. Jestem słaby z matmy. Jestem słaby z pamiętania. No, kolec się w końcu rozwalił, chociaż jedna dobra rzecz. Tą górą dało się przejść do jakiegoś innego miejsca, nie wiem. Bez sensu to wszystko. Dziękuję serdecznie.
Ech, i po co to wszystko mi było, ja nie wiem. Tak kombinowałem, tak się starałem. Teraz mam jeszcze rożka do zjedzenia, podczas gdy mi tu jacyś magowie przyszli, no do jasnej cholery, no jak ja sobie mogę poradzić? Bo w ogóle brzmiało, jakby się parę dźwięków nałożyło naraz, jakbym paru przeciwników uderzył, no ale... Specem nie jestem, nie? Specem nie jestem, ale zajrzeć mogę, chyba. Dobra, czy to już jest koniec? Czy u góry byłby dokładnie taki sam koniec, że przeniesie mnie do tego poziomu, czy do innego? Czemu może jednak trzeba było się co? Albo bym podszedł do ściany u samej góry i... Wiesz co? Spierdalaj. Nie ma dalej przejścia. Nie będzie więcej gry. Dobra. 6 plus 3... Ile? Plus 9 będzie? Nie, czekaj. 6 plus 7 to 13. 13 minus... Będzie coś? Ja nie wiem, jakieś dziwne grafy. Mam to gdzieś. Także dziękuję za oglądanie serdecznie. Dostaliśmy się już chyba przez skarbiec do zamku. Także dziękuję, bywajcie i do usłyszenia.